Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić naszymi przemyśleniami na temat tego, jak bardzo takie mądre i pozytywne wykorzystanie informacji prywatnych, które każdy z nas wysyła w internet codziennie, cały czas, jak bardzo takie fajne wykorzystanie może wpłynąć pozytywnie i na konsumenta, i na biznes, i też tak bardziej makroekonomicznie na gospodarkę. To, co wam dzisiaj przedstawię, jest oparte na takim dużym raporcie zrobiony przez Boston Consulting Group. I w tym raporcie oni spróbowali właśnie złapać te wszystkie trendy, które są związane z tym cyfrowym ja, tak? Tym, jak bardzo ludzie chcą lub też nie chcą się dzielić informacją, co by trzeba zrobić, żeby może chętniej się dzielili i jakie to może mieć właśnie wpływ na biznes. No dobra, no to co to jest to cyfrowe ja? Globalnie to każde kliknięcie prawie jest informacją, którą wysyłamy i zostawiamy w internecie, tak? To są oczywiście nasze dane osobowe wszystkie, a więc adres mailowy, imię, nazwisko, data urodzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też każda odwiedzana strona, każdy like na fejsie, każdy film, który na YouTubie zobaczymy, jest potencjalnie informacją, która może być w jakiś tam sposób wykorzystana ekonomicznie lub też nie. No i oczywiście są nasze treści, tak, a więc nasze zdjęcia wakacyjne na Facebooku, zdjęcia naszych dzieci na Facebooku. A propos, ciekaw jestem, jak nasze dzieci za 20 lat zareagują na fakt, że ich cyfrowe ja już istnieje od 20 lat, a oni o tym nie wiedzą, ale to tak tylko by the way. Także informacji jest strasznie, strasznie dużo. Sam fakt, że wchodzimy na net, de facto stwarza, że informacje zostawiamy o swojej osobie. I tutaj chłopcy z Boston Consultingu dużo, dużo liczyli i myśleli i wyliczyli, że dojdzie do takiego stopnia tych informacji, że 1/4 ludzkości będzie miała jakiś tam dostęp do mediów społecznościowych, a więc to są olbrzymie ilości informacji, a poza tym jeszcze zupełnie nowe dane dojdą też do tego całego interesu, a mianowicie cały rynek machine to machine, tak? Drugi taki czynnik to jest sposób, w który te dane są wykorzystywane, tak? Chcemy wiedzieć, jak te dane są wykorzystywane i jest w interesie czy to administracji publicznych, czy to firm działać w sposób zupełnie transparentny, żeby to jakoś tak na dłuższą metę mogło zadziałać. Sposób gromadzenia danych też jest bardzo ważny i to jest ta cała debata na temat opt-inu, opt-outu, czy my za każdym razem decydujemy o tym, czy dane są brane od nas, czy nie. Oczywiście lepiej by było tak, ale potem jest taki balans, który trzeba znaleźć. Jest kolejny slajd na ten temat, potem do tego wrócę. No i słynne right to be forgotten. Jestem dzisiaj na Facebooku, jutro mnie na tym Facebooku nie ma, ale Facebook ma dalej o mnie informacje. Problem, nie problem, okej. Okay. Aha, no i oczywiście jeszcze branża organizacji. No tak, chętnie zostawiamy nasze wiadomości serwisom społecznościowym niż na przykład telewizjom kablowym. Cóż, najwyraźniej jeszcze mamy tutaj dużo do działania. No i jeżeli i firmy i politycy dojdą do takiego stanu, gdzie te wszystkie czynniki będą tak optymalnie skreowane, to korzyści dla gospodarki mogą być olbrzymie. Szacuje się, że cyfrowe ja może mieć wartość 670 miliardów euro do 2020 roku. Ja tutaj nie wchodzę w detale tych cyferek, ale skala jest taka, no, że korzyści mogą być rzeczywiście duże. Tylko, że jest jedno ale. Żeby to wszystko zadziałało, to muszą być wprowadzone reguły,
które no, zapewniają i bezpieczeństwo, i transparentne używanie tych danych. No dobrze, a jaka jest sytuacja teraz? Bo na razie mówiliśmy o tym, że może być dobrze. Mówiliśmy o tym, jakie są najważniejsze czynniki tego, aby ewentualnie mogło być dobrze dla wszystkich, dla biznesu i dla internautów. A dzisiaj jest jak? No dzisiaj jest tak, że 75% respondentów deklaruje, że udostępnia już swoje dane online. Okej. Tylko, że tak, no na razie to chętnie by udostępniali za oczywiście jakąś tam, w zamian za jakąś tam korzyść, ale bardzo szybko no, boją się i są jakieś obawy, bo właśnie brak takiej jasności, gdzie to idzie, kto to bierze i w ogóle nie wiem, wolę nie. Też są takie, no, pędy medialne, które zresztą często są uzasadnione, pryzmy i tym podobne, które no hamują użytkowników od zostawiania swoich danych. No i generalnie jest na razie taka świadomość no, umiarkowana, tak, tego, co się dzieje z informacjami osobistymi, na necie. Tutaj na przykład obliczyli, że 30% tylko osób rozumie, jakie sektory zbierają dane i jak potem je wykorzystują. Albo też, że tylko 10% respondentów wykonało 6 z 8 takich podstawowych zadań związanych z privacy, powiedzmy. A więc dezaktywacja cookiesów, czy też w przeglądarce zmienianie jakichś tam ustawień. I dlatego wydaje nam się, że poza tymi wszystkimi regułami transparentności i kontroli, niezbędna jest też edukacja, tak? Trzeba ludziom, ludzi edukować na te tematy, żeby po pierwsze wiedzieli, o co chodzi i po drugie przede wszystkim wiedzieli, jak to działa. Tak? Tak, to jest bardzo fajny slajd, bardzo mi się on podoba, bo widać tutaj, że ta równowaga jest ciężka do znalezienia między z jednej strony chęcią każdego z nas, no ja chcę mieć kontrolę nad moimi danymi, tak? Ja chcę wiedzieć, co się z nimi dzieje i w ogóle za każdym kliknięciem chcę mówić, że tutaj chcę, żeby to gdzieś poszło albo nie chcę, a z drugiej strony chcę, żeby wygodnie po tym internecie działać i bardzo bym chciał, że jak wchodzę na internet, to ten internet był mądry dla mojej osoby i on już wiedział, co ja od niego wymagam. I tutaj mamy takie stwierdzenie, czy chciałbym mieć możliwość decydowania zawsze, kiedy moje dane są gromadzone. Oczywiście, wszyscy się zgadzają, tak? No ale z drugiej strony nie lubię, kiedy strona internetowa pyta mnie o te same informacje za każdym razem, kiedy ją otwieram. No to też wszyscy się zgadzamy. I tutaj wbrew pozorom to naprawdę nie jest oczywiście znalezienie takiego balansu, aby w sposób najbardziej efektywny zarządzać tymi wszystkimi problematykami. To jest uszczególniona wersja tego, o czym już przedtem mówiłem, a mianowicie, że w zależności od danych, od rodzaju danych osobowych, oczywiście jesteśmy bardziej lub mniej skłonni tą informację przekazywać. Ale tutaj ta cała część fioletowa jest bardzo interesująca. Ona jest chyba globalnie największa albo bardzo, bardzo duża. I ta część fioletowa to jest co? To są dane częściowo prywatne, dostępne do wybranych osób i instytucji. A więc to też świadczy o tym, że my tak w ogóle bardzo dużą część informacji możemy przekazać, jeżeli ufamy drugiej osobie, drugiemu podmiotowi i jeżeli mamy kontrolę i czujemy, że mamy kontrolę nad tym, co przekazujemy. To jest taka fajna przesłanka, wydaje mi się, tego slajdu. A no tak, to też jest ważne. Jak ktoś ma u siebie na strychu jakieś stare malowidło, no to dobra, stare malowidło.
Ale jak się okazuje, że to stare malowidło jest Picassem, no to od razu wartość tego malowidła oczywiście rośnie, tak? I z naszymi informacjami osobistymi w internecie jest trochę tak samo. Póki sobie nie zdajemy sprawy, że one mają wartość, to okej, rozdajemy je trochę bezświadomie. Ale jak zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że ta wartość jest i to się staje walutą i można troszeczkę tym handlować, powiedzmy, no to od razu ta chęć tej korzyści w zamian staje się wyższa. I ten slajd to bardzo dobrze pokazuje, tak, że na przykład jeżeli, oczywiście sektorowo są różnice, ale jeżeli na przykład wezmę sprzedaż, to chęć dawania informacji jest dużo niższa dla ludzi, którzy zdają sobie sprawę o tym, że ta informacja jest czegoś warta. Albo ja bym inaczej do tego może podszedł. Korzyści, które chcą czerpać z tej informacji, są większe. I tym też trzeba jakoś tam zarządzać mądrze. No dobra, korzyści, ale jakie korzyści? Tutaj widzimy olbrzymią różnicę między, a ja tylko przeczytam może trzy pierwsze linijki, możliwość otrzymywania usług za darmo 60%, możliwość otrzymywania zniżek 58%, możliwość otrzymywania lepszych usług 56%. Także globalnie chodzi o to, że im bardziej korzyści są takie materialne i namacalne, im bardziej te nasze informacje chętnie rozdajemy, a jak już są mniej takie konkretne, to oczywiście ta chęć spada dość drastycznie i to bardzo szybko. No i tutaj też jest ważna sprawa, że jest jednak duża różnica między ludźmi młodymi, które tam bardzo często są w stanie oddać swoje informacje w zamian za usługi, a osoby starsze, które tylko w 48% są skłonne takie coś zrobić. A więc, jakie wnioski? Globalnie informacje, ok, możemy rozdać, ale musimy mieć z tego korzyści, takie konkretne, fajne korzyści. Poza tym, że jest to, że informacja nasza na internecie jest walutą, musi ona być traktowana z dozą pewnej odpowiedzialności i musi być traktowana z dużym bezpieczeństwem. I musimy mieć poczucie, że kiedy coś wysyłamy danej instytucji czy na daną stronę, to ta informacja zostanie potem potraktowana w należyty sposób. Transparentność, o tym też już mówiłem. Nie ma chyba nic gorszego, jak czy to instytucje publiczne, czy firmy, które działają z tymi informacjami, danymi w sposób nietransparentny. No i kontrola. Zawsze internauta musi mieć wrażenie, i to nie tylko wrażenie, musi mieć kontrolę nad swoimi danymi osobistymi, żeby móc się wycofać, jak chce, móc iść dalej, kiedy ma na to ochotę. Także to są według nas te główne czynniki, które pozwolą na to, że to cyfrowe ja jeszcze bardziej pójdzie do przodu i że tym samym skorzystają i internauci, i biznes na tym. Dziękuję bardzo.